Drugi dzień InfoShock Masters. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mistrz Fida Antoni Szustakowski i dzisiaj moim gościem w studiu będzie Mistrz Fida Kosma Pacan Mile. Witam Cię Kosmo bardzo serdecznie. Witam Ciebie Antku i całą widownię bardzo serdecznie. Jeszcze zanim zaczniemy, proszę o powiedzenie, czy wszystko na pewno dobrze słychać, czy wszystko dobrze widać. I wtedy będziemy mogli już naprawdę zacząć. Bo dzisiaj kolejny pasjonujący pojedynek przed nami. Jest dobrze, zatem przejdźmy do drabinki. Kto dzisiaj się ze sobą zmierzy? Także we wczorajszym starciu pomiędzy Jegorem Bogdanowem a Michałem Bartlem po dogrywce, czyli po Armagedonie, zwyciężył Jegor Bogdanow, a dzisiaj mamy mecz zawodników rozstawionych z numerem 4 i 5, czyli Jana Klimkowskiego, aktualnego mistrza Polski do lat 14, oraz Dominika Marczuka, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski i drużynowych akademickich mistrzostw Polski. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym przedstawić partnerów naszej imprezy. Przez cały cykl wspierało nas bardzo wiele organizacji i osób, także dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie. Dodatkowo patronem medialnym InfoShock Masters jest portal esporter.pl, a sponsorem nagród dla pierwszej trójki zawodników jest firma Wabun. Zatem przejdźmy już do tego, na co wszyscy tak naprawdę dzisiaj czekamy, czyli do sceny z zawodnikami. Witam Was panowie, witam Dominiku, witam Janku. Najpierw pytanie do Dominika. Jak się czujesz przed tym meczem i czy do niego się w jakiś sposób przygotowywałeś? Znaczy no coś tam patrzyłem, natomiast ciężko powiedzieć, żeby to było jakieś przygotowanie. No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ale będę walczył i zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz to samo pytanie do Ciebie, Janku. Jak się czujesz, czy się przygotowałeś? Jaki masz nastrój, jakie nastawienie przed tym dzisiejszym pojedynkiem? No, nie czuję się dobrze. Mam nadzieję, że pojedynek, że będę grał dobre partie, to myślę, że to jest najważniejsze, grać dobre partie. No, mam nadzieję, że no, uda mi się wygrać, tak. Mam nadzieję, tak. Oczywiście, każdy by chciał wygrać, także powodzenia Wam obydwu życzę. Niech to będzie prawdziwa sportowa walka. Czy jesteście gotowi, żeby wyzwać się na pojedynek? Janku, Dominiku? Tak, jestem gotowy. Dobrze, także proszę Was o wyłączenie mikrofonu i zaraz możemy zaczynać. Dobrze, zatem zaczęli. Janek gra białymi, a czarnymi Dominik. Także mamy obronę królewsko-indyjską, to jest koronny debiut Dominika, z tego co mi wiadomo. Wariant goniec E2. I co myślisz, Kosma? Roszada, goniec G5 czy koniec F3? Może goniec E3. A jednak goniec E3 wybrał. Sam grałem przeciwko Jankowi Klimkowskiemu na jakichś tam blicach w internecie. Kilka razy mu to grałem. No i to jest... Tylko, to taki dosyć solidny schemat. Znaczy taki nie tyle solidny, co uniwersalny. Można się ustawić Hetman D2 długa, roszada F3, G4, H4. Można też zawsze zagrać skoczek F3 na spokojnie. No i teraz pytanie, jak tutaj Dominik będzie się ustawiał. Posunięcie C5. E5 jest silny. Już od razu jakieś zadymki. Czy to jest jeszcze jakaś teoria? Można tak grać, ale chyba po konie A8 jest wszystko ok u czarnych. Kosmo mówi, że konie 8, zatem zaufajmy naszemu ekspertowi. Chyba. D. No nie i teraz wiem. Trzeba chyba wymienić hetmany, żeby na przykład hetman D8 i może powie, że hetman D1 wie, że D1 skoczek G4, żeby od razu tutaj pionka na E5 zaatakować, ale to może problemy skoczek D5 będą. No właśnie te struktury, jak już białe zagrają E5, tam się wybije i ten pion na E5 nie zostanie zdjęty, to są bardzo trudne dla czarnych. Mhm. Tam ten goniec na G7 może stać do końca partii, dosłownie zabity, nie? Tak, nastąpiło skoczek D7 z naciskiem na E5, F4 obrona, skoczek C6, wyprowadzenie figury. Zatem teraz oczekujemy szybkiego wyprowadzenia figur przez obydwu graczy. No i w tym czasie, jak oni rozgrywają to jeszcze fazę tak naprawdę debiutową, to przypomnę format dzisiejszego meczu i
nie tylko dzisiejszego, ale każdego meczu. Możecie to wywołać komendą wykrzyknik format. Zatem zawodnicy grają 4 partie 3 plus 2, potem jest 3-minutowa przerwa, potem następują 4 partie tempem 2 plus 1 i 2 partie 1 plus 1. Każda partia liczona za 1 punkt. W przypadku remisu dogrywką będzie Armagedon, który widzieliście zapewne wczoraj. No i teraz Dominik, głębszy namysł z jego strony. Zastanawia się... Ta pozycja jest dość trudna, mi się wydaje, dla czarnych. Białe mają nie dość, że przewagę na zegarze, to też pozycyjną. F6, co to jest za posunięcie? Ojej, no od razu tutaj naciska na centrum. Czy można zagrać E6, czy trzeba grać F? O co tu chodzi w ogóle? Jak tutaj biały mi teraz to rozgrywać? E6 bym nie grał, wiesz? E6, ja co, odejdę skoczkiem. Skoczek B6 czy na C5 można zbić, czy nie można? Potem na E6 mi spadnie, nie? To może być jakiś tam... D8 i może... A nie, na E7 jest broniona. Czarny się aktywizuje, zaraz tam na C4 siada, mogą być jakieś problemy. Aczkolwiek może... Może ma to sens. To takie ekstraordynarne. Trzeba było coś zrobić, żeby nie dostać jakiegoś tam konia 4 i tam... No, krótka roszada, konie 4, dama D2, wieża D1 i czarne stoją w worze. A tutaj właśnie F6 od razu naciska na pionka. Jeżeli nastąpiłoby E bije F6, to myślę, że czarne byłyby bardzo zadowolone z tej pozycji, bo można zbić pewnie i skoczkiem, i gońcem, i wieżą. Pewnie wszystkim można tutaj zbić, ale skoczkiem takie najbardziej naturalne się wydaje. Chociaż na C5 oddaje. Tak, chyba bez sensu się wydaje. Roszada F6, hetman D5. Podwójne uderzenie na króla i na pionka. Trzeba raczej zagrać król H8, chyba że E6. Czy taka idea wchodzi w grę? No dama E6. E6, dama E6, król H8. Idea moja była taka, żeby potem zagrać odsłony na tego hetmana. Koń G5? Ale skoczek G5 tutaj nieprzyjemna. Nastąpi od razu król H8 i pewnie skoczek G5. Taka była idea Janka, no bo co innego. Chyba że... No i właśnie, skoczek G5, idea skoczek F7 i skoczek E6. Tutaj trochę problemy się robią. Jak tutaj można się teraz obronić w ogóle? Może jakoś da się oddać tutaj jakoś konie F6, konie F7? Hetman E8. A dodatkowo jeszcze wróćmy do tego ruchu E6 na szybko. Tu poskoczy G5 taki ruch jak hetman E8 teraz bym miał chyba. I wydawało ale mi się, że... Ale to na E8 zagram, nie wiem, koń D5, ale nie mogę, F5 zagram. No być może, F5. Być może, w każdym razie. Teraz Janek troszeczkę głębszy namysł i wykonuje posunięcie F bije E5. Zatem otwiera się linia F, znowu grozi skoczek F7, a po skoczek F7 będą duże problemy, bo będzie groził atak z odsłon na królona hetmana. E6, ojojoj, co to jest za posunięcie, czy to ma sens? Koń G7 jakieś może być z atakiem na hetmana, więc może tutaj... Jak hetman E6, to może skoczek bije E5, tak? Zapewne o to chodzi. I wtedy wykorzystać ten atak z odsłony i tutaj robią się trochę bardzo dymy tak naprawdę. Także, i nastąpiło bicie skoczkiem jednak. Atak na wieżę, atak na gońca, skoczek B6 kontra, skoczek G7, atak na hetmana. Wtrącone posunięcie. Po skoczek bije D5, oczywiście skoczek bije E8, tutaj bez większych problemów raczej, chyba że wieża bije F1, bo wieża była atakowana. Wieża F1, wieża F8 mat, piękna kombinacja by weszła i tutaj król, widzicie, jest w siatce matowej, także po skoczek bije G7, jak tutaj w ogóle reagować? Król bije G7, ale trochę dużo pionków się zgubiło. Wydaje mi się, że ta pozycja już jest przegrana. Już mogą tak być właśnie, też mi się tak wydaje, tutaj król jest bardzo ogołocony. Zaraz... Goniec H6 grozi też. A grozi goniec H6 z odciągnięciem króla i wieża bije F8 następuje wtedy. Zatem wieża bije F1, hetman E7, jeszcze tutaj gdzieś próbuje walczyć Dominik, ale czy to mu się uda? Moim zdaniem nie. Ale wczoraj było dużo niespodzianek w takich partiach, które pozornie były przegrane, także tutaj może też na coś będziemy liczyć. Wątpię. No aczkolwiek tutaj dwa pionki mniej po prostu i dużo gorsze figury przy okazji, tutaj jakieś... Idę za ataku odsłon na króla, goniec D4, żeby zagrać E6, potem wjechać wieżą po jedynej otwartej linii. Przy okazji czarne figury jeszcze na skrzydle hetmańskim pozostawione same sobie. Teraz tylko wystarczy dokonać kilka precyzyjnych, chirurgicznych cięć. Goniec G5 to jest jedno z nich. Nastąpi goniec F6 z załadowaniem gońca na fenomenalne pole na F6. Goniec F6, goniec F3 na B7 jeszcze wisi tam wszystko. Ogromne problemy. No pomijając to, że tu są dwa pionki mniej, nie zapominajmy o tym. C5, kolejna figura do tyłu, kopsnięta, mówiąc tak kolokwialnie. Skoczek D7 chyba trzeba, ale co dalej?
Goniec C4 i chyba jakiś tam goniec C4, szach, król F8, bardzo typowa G4. Idea, oczywiście. Goniec C4, no mamy to na szachownicy. No i teraz być może ruch G4, żeby wykorzystać to napięcie po linii. Może nie, bo tam jakiś konie E3 dostanę jeszcze. Skoczek to... E3, okej. Okay. Tu no jeszcze... Może skoczek D5 pozycyjnie tam zagrać. W tym momencie skoczek D5, żeby... Albo konie 4, nie wiem. Skoczek C7 grozi i potem jakiś skoczek E6. Nastąpiło jednak spokojne wieża, jeden skoczek bije C5. Jednego pionka Dominikowi się udało odbić, ale tutaj Janek skonsolidował swoje wszystkie figury. No i kolejny skoczek musi odejść, G4. Wieża wchodzi na linię z królem. Czas się bardzo mocno skrócił u obydwu graczy. Początkowo Janek miał ogromną przewagę czasową, teraz Dominik trochę podgonił, ale pozycja jest bardzo, bardzo zła. Skoczek F6, skoczek H7 można nawet zagrać. Albo skoczek bije D7. I te skoczki, zwróćcie uwagę, one się bronią, ale nie mogą za bardzo odejść. Bo jak odejdzie jeden, to pada drugi. Także białe to wykorzystują, żeby totalnie zniszczyć wszystkie pozostałe pionki czarnych. Także tutaj dosyć pewne zwycięstwo, bym powiedział, Janka. Od początku do końca trzymał spory nacisk. No i 1 do 0 mamy na korzyść Jana Klimkowskiego. No i mamy już następną kolejna partię. Najdorf. O, widzę, że tutaj podobny repertuar do mnie ktoś ma. Tak, i tutaj jakaś naprawdę skomplikowana teoria. To jest wszystko znane. Dosyć dziwne wydaje się to wysunięcie pionka na pole H5, bo uczą zazwyczaj, że tutaj pionka się nie stawia. Ale idea jest taka, żeby... Idea właśnie związana z tym ruchem. Można grać czasem król H7, koń G8 i goniec H6 nawet. Tak, żeby wymienić to gońca. Zauważcie, że tutaj goniec na G7 nie spełnia za dużo pozytywnych i aktywnych funkcji. Ale na razie wróćmy do tego, co się dzieje na szachownicy konkretnie. Bo tutaj Dominik zblicował jakiś przygotowany wariant. Wymusił posunięcie B6, dzięki czemu uzyskał bardzo dobrą placówkę tutaj dla skoczka na C6. No i typowy plan biały. Gdzieś tutaj ruszyć tymi wszystkimi pionkami i zniszczyć skrzydło hetmańskie rywala. Teraz posunięcie A5 i być może skoczek A3, skoczek B5. Przy okazji na B6 jest trwała słabość. Także tutaj wydaje mi się, że to jest dobra pozycja, żeby się odbić. Te pozycje zawsze mi się wydawały bardzo przyjemne do gry czarnymi. W sensie jakoś wolę tę pozycję grać tutaj ze strony Janka, aniżeli od strony Dominika, bo... Ale trochę tutaj Janek wydaje mi się, że jest wolny z tymi wszystkimi swoimi posunięciami. Trochę wiem, czy... tak, aczkolwiek A3 jeszcze nie można zagrać, B3... No... Bo na A3 nastąpi A4 i B4 będzie niemożliwe ze względu na bicie w przelocie. A po A3 też można zagrać skoczek B3, B3 oczywiście z wygraniem jakości. Znaczy przede wszystkim te pozycje są bardzo dynamiczne i czarne tutaj mają swoje kontrszanse w centrum, na przykład wieże E8, E4 typowe. Tak, tak. I tutaj posunięcie H3... Być może chodzi o to, żeby po E4 mieć F4 i nie dać pola na G4 czarnemu skoczkowi. Choć może wtedy po E4, F4, może nawet czasem H4 albo skoczek D3 też są takie idee możliwe. Żeby gdzieś tutaj wyprowadzić te wszystkie figury. Na razie skoczek H7 przygotowuje F5, F4 lub F5, E4. Chyba to trochę wolne, wiesz? Też tak mi się tak wydaje, że tutaj może już jakieś... Gdzieś na pewno Dominik powinien szukać swojej szybkiej kontry na drugim skrzydle, tylko jak tutaj to dokładnie przeprowadzić? Nie jestem przekonany do końca jak. B3, A3, B4. Może nie trzeba było grać wieża C1, tylko wieża B1 na przykład. Właśnie, wieża B1 i potem, żeby pionek na B3 był broniony i można powoli ten manewr B3, A3, B4 przeprowadzić. No i teraz dobry moment na namysł. Można troszeczkę dłużej sobie pomyśleć. I wybrać odpowiedni plan, bo tutaj na pewno Dominik musi prędzej czy później podgonić wynik, jeżeli chce. No w sumie powiedziałem taki truizm, że nawet nie będę tego komentował. Także w każdym razie troszeczkę dłuższy namysł teraz, już to ponad minuta. Goniec D1, idea pewnie B3, A3, B4 teraz. A czy tutaj E4 może przejść, bo już tam po F4 jest skoczek D3?
4F4 skoczek D3, zobaczmy, bo to może być game changer tak zwany. Wieża wisi na C1, trzeba nią odejść, wieża B1 zapewne, no i chociaż pionek na B6 cały czas może być podbiciem, także nie wiem, czy nawet ofiara jakości nie wchodzi w grę. Piona nawet oddam. Zagram E3 teraz, otworzę wszystko. Dobrze, nastąpiło troszeczkę inaczej. Nastąpiło F5, gonie C2 i teraz hetman E7, żeby tutaj Janek bardzo mocno się ustawia po linii E. Zapewne przygotowuje ten ruch E4 prędzej czy później. A może też goniec F6, goniec G5, korzystając z tego skoczka na H7. Tak, żeby tutaj wymienić tego słabego gońca. Ale teraz zobaczmy, goniec na C2 pełni dobrą rolę defensywną tego pola i prawdopodobnie można już wykonać ruch A3, chociaż A3, A4. Troszeczkę nie jestem przekonany, czy to wszystko działa tak dobrze dla białych w tej pozycji. B4 teraz niemożliwe, znowu bicie w szalocie, bardzo nieprzyjemne. Jak to reagować? Nigdy nie wchodzi w grę praktycznie. Hetman D1 tutaj chciałby zbić pionka na A4, ale czy jest na to czas? To jest dobre pytanie, bo jeżeli oddamy tutaj tego gońca, to będzie bardzo szybka gra ze strony czarnych. F4, E4, żeby otworzyć tego gońca z G7. Na razie wierzę F8. C5 to samobójstwo, ale z drugiej strony co tutaj zagrać? Wydaje się, że czarne tutaj już się skonsolidowały. Może skoczek C3, skoczek A4, taki plan. Być może. Ale tutaj znowu czasu bardzo mało ma Dominik. To już jest ponad 1,5 minuty różnicy, no musi na pewno przyspieszyć, jeżeli chce myśleć o utrzymaniu wyrównanej walki. Być może po skoczek C3 mam E4 jakieś od razu? Dobra, nastąpiło bicie pionka. Także tu będzie akcja bardzo mocno przyspieszy. E4, otwieramy gońca i przy okazji chcemy zbić tutaj na F3. Linia E dla hetmana się otwiera. F4, zablokowanie. Czy można zbić teraz na B2? A może trzeba? Można, a nawet trzeba, nastąpiło. Teraz trzeba odejść wieżą. Wieża B1, wieża C2. Nastąpiło skromne wieża B1. Goniec odchodzi na G7. Myślę, że na F6 może będzie trochę lepiej, ale jednak na G7 też... A może skoczek na F6 właśnie. A może skoczkiem na F6, a może gońcem, a może nie wiadomo. A może E3 teraz. No właśnie. I skoczek F6, E3 i może skoczek E4 tutaj zdobędzie przestrzeń na centralnej części szachownicy. H4. Albo właśnie koń H5? To jest też dobry pomysł, skoro białe to dopuszczają. Tak, i nastąpiło wieża B3, gonie C6, atak na wieżę. Tutaj być może jest jakiś podjazd po siódmej linii, ale tutaj czasu za mało ma Dominik, żeby myśleć o takich rzeczach, tak mi się wydaje. Przy okazji goniec D4 tutaj się może otworzyć w dość śmiertelny sposób, bym powiedział. Hetman F6 na razie, hetman na D4 jednak zawita najprawdopodobniej. Skoczek E2, bardzo dobry ruch defensywny. Ogranicza wejście na pole D4. I przy okazji broni na F4, także może wieża B1, wieża B7, takie idee. Troszeczkę białe złapały powietrza, tak mi się wydaje. Skoczek G3 być może, żeby wymienić tego obrońcę i potem i tak wejść na D4, tak na siłę. To się wiąże oczywiście z ofiarą pionka. Wieża B2, może... Na aktywności to... Być może. Nastąpiło G5, też myślałem o tym posunięciu, żeby zupełnie otworzyć tę pozycję na skrzydle królewskim. A5, pionek A po autostradzie leci do pola przemiany. Czy można tak grać? Czy tutaj nie leci jakiś po prostu GFG3? GFF3? Tak, wieża B3, dama D4, wszystko tutaj... Wszystkie figury nagle zaczynają grać, ale ten pionek jest coraz szybszy. Jeżeli jeszcze o dwa pola do przodu będzie, to będzie ogromne zagrożenie. Skoczek G3, atak na wieżę, wieża B1 chyba wymuszona. Skoczek E6, tu kontra. Uderzenie za uderzeniem wymieniają panowie. Trzeba było wymienić na F4, póki było można, albo hetman D4 zagrać. Być może, teraz skoczek broni. Skoczek bije F1, czy skoczek bije F8 gramy, czy król bije F1? To jest dobre pytanie. Nastąpiło skoczek bije F1. Może? Nastąpiło konie F8 jednak. Jak skoczek odejdzie, to biały skoczek również. Teraz wymiana wież, trzeba wymienić i hetman A1 zapewne. Czy hetman A1 tu wchodzi w grę z próbą złapania króla czarnych w siatkę matową? To może być decydujące uderzenie i po pierwszej linii ogromne problemy. Skoczek D2 najpierw, jednak na spokojnie. Tempo na... I górę, na czysto. Tu hetman A1 już grywa. Trzeba było zagrać hetman D1, tak mi się wydaje. Czemu nie hetman A1 cały czas? Nie rozumiem trochę. Chyba nadal można zagrać hetman A1. Chcę wziąć figurę.
Można zbić na F8 oczywiście, ale wtedy ten pionek, no trzeba się z nim liczyć. Skoczek F1 gra na mata, skoczek G3, goniec E5 i atak z odsłony jakiś będzie. Skoczek E6 po prostu wraca defensywnie, ale to... I teraz hetman A1. W końcu wykonał to posunięcie Janek. No i 2-0 zatem. Po pierwszych dwóch partiach. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu Janka jest ogromna przewaga czasowa po fazie debiutowej, a właściwie po początku gry środkowej. Tak, i teraz nastąpiła obrona Filidora, z tego co mi się wydaje, wieża G1. Nowoczesny ruch, żeby wykonać G4. G4 następuje. Tutaj od razu Janek się nie kryje ze swoimi intencjami, leci do przodu. G4, G5. A tutaj tam Dominik... też można tam G4 w piątym nawet zagrać, co ciekawe. Że w tym momencie G4 istnieje taki tak. Wariant, ale on nie jest chyba aż tak dobry. No ale teraz troszeczkę czarne figury zyskują powietrza. Na G4 jest podbiciem, tutaj tylko wyobraźmy sobie, że skoczek z D4 znika, to mamy piękne, potrójne uderzenie na polu F3. Także E5 grozi właśnie zagranie C5 i po odejściu skoczka wtedy skoczek F3. Czy tutaj debiut się troszeczkę nie obrócił przeciwko Jankowi? Chyba tak, bo trzeba goniec E2 zagrać. Ale goniec E2 to nawet mogę spróbować zbić tego pionka na G4 i uciec w krzaki, jak będzie potrzeba. No właśnie. Ale chyba to i tak jest najmniejsze zło ze wszystkiego. Tak, tak, bo zobaczmy, na przykład długa roszada to już od razu następuje posunięcie C5. Skoczek musi odejść, to jest skoczek F3. I to nawet i bez wieży. Całą wieżę przejściowo, przynajmniej przejściowo wygrywa Dominik. Także tutaj, jeżeli w tej partii by sobie tak dobrze poradził i czarnymi przełamał, no to myślę, że będzie punkt przełamania w tym meczu. Nastąpiło jednak G5, atak na skoczka, wtrącenie tego posunięcia. Skoczek G4, a z atakiem na gońca, bardzo byśmy czarnymi chcieli zbić tego gońca, no i Janek dopuszcza tę myśl, to chyba było jedyne wyjście. Bo inaczej, po goniec F4 zapewne posunięcie C5 cały czas z tym śmiertelnym, piorunującym skutkiem skoczek F3. Nastąpiło goniec E2. No i czarne lepsze, po prostu. No i czarne przejęły inicjatywę po debiucie, tak mi się wydaje. Być może po prostu raczej skoczek bije E3 należy wykonać, to jest takie najbardziej naturalne i typowe posunięcie, po to graliśmy w końcu skoczek na G4. Spójrz na tego gońca na G7, to jest jakiś potwór. Tak, otwórzmy go. Jak białe pójdą w długą roszadę, bardzo chętnie. Ja tutaj cały czas swoim gońcem rentgen na pionka na B2 trzymam, także... Dominik bardzo, bardzo dobrze wyszedł z debiutu. Najlepiej chyba ze wszystkich dotychczasowych partii. Jego pozycja teraz jest prosta i przyjemna do gry. I wystawia figury. Goniec E6. No i długa roszada teraz. Zwróćcie uwagę, goniec tutaj cały czas ma króla czarnych na celowniku. Teraz trzeba uważać, grozi skoczek bije C5, korzystając ze związania pionka D. Także zapewne, nie wiem, hetman C7, może hetman E7, takie typu ruchy wchodzą w grę, żeby się obronić przed tą groźbą, jakże nieprzyjemną. Białe też ma jakieś swoje idee, na przykład związane z F4, być może. F4, F5, F6 to może być ciekawy plan. Hetman E7. Mhm. I czy teraz F4, F5, F6 nie będzie w ogóle jakieś bardzo nieprzyjemne? Zobaczmy. F4, jak zagram F5, to zbije mi gońc, a nie skoczek D5. Być może skoczek D5, dama E4, wszystko się trzyma. I tutaj nie można oczywiście bić gońca, bo jest związany pionek z hetmanem. Także F4 jeszcze byłoby chyba przedwczesne. Zwróćmy uwagę, że po F4 skoczek C6 skoczek wraca, znaczy przechodzi na centralne pole na D4. Jednak F4 zagrane. Jak należy reagować? Skoczek C4 po prostu wykonał. Też bardzo silne posunięcie. Przynajmniej teraz, teraz nie mogę F5, przecież hetman mi wisi. F5 muszę nie zbić. Można, tutaj uważajmy na hetmana. Hetman F3 trzeba odejść. Nabicie oczywiście czarne odbijają i się bardzo cieszą, bo zyskują dwa gońce i otwartą linię E dla hetmana. Dlatego hetman F3. Cały czas to F5 wisi w powietrzu. Czy tu nie ma jakichś problemów? Czy nie będzie jakichś związanych z tą diagonalą A1 H8? Tak wygląda. Tego gońca byśmy chcieli obudzić, ale jak tutaj to dokładnie przeprowadzić? To nie jest wszystko takie proste i przejrzyste. B5, tak. B5, F5, gram konkretnie. Grożę F4 F6. Na przykład. B4, F6.
A, no E6 i koniec. F6 i tutaj zamykam gońca i prawdopodobnie jeszcze figurę zdobywam. Dlatego tutaj bardzo trudna decyzja przed Dominikiem. Czy może trzeba ruszyć pionka F? To wydaje się receptą na uratowanie tej swojej figury. Tak mi się wydaje. Ale pewności nie mam. Mogę się mylić. Czy ruch F5? Oczywiście po biciu w przelocie na F6 można odbić na przykład hetmanem i teraz skoczek bije B2, to już byłoby kończące uderzenie prawdopodobnie. Ale po F5 można wykonać bicie pionkiem na F5. Nie można odbić gońcem. Białe pola tutaj osłabiły trochę w centrum. Tak, białe pola to jest klucz wtedy w tej pozycji. Skoczek ładuje się na D5 i prawdopodobnie to będzie w ogóle wygranie w figury prędzej czy później. Nastąpiło F6. Teraz już nie mogę, bo zawsze tam są motywy na B2. Mm-hmm. Prawda? Tak, nastąpiło F6. Teraz trzeba rozważyć, czy posunięcie F5 będzie korzystne, czy nie. Można na pewno zbić GB F6, przechodząc do tej pozycji, o której mówiłem wcześniej, ale to raczej byśmy odradzali. Posunięcie F5, atak na gońca. Goniec odchodzi. I co to za napięcie tutaj? Takie dosyć niestandardowe. I do czego to prowadzi? Nie mam pojęcia. Co nastąpiło? H4, HBG 5. HBG 5. H4 chyba wydaje mi się wolne bardzo. Może skoczek D5 właśnie było. Być może, ale teraz linia H się otwiera, ale jednak Janek tutaj musiał bronić pionka na F4, także czarne figury się skoordynowały. Chociaż cały czas pionek na D6 jest pod biciem. Jak tutaj reagować? Czy ruch B5 może i B4? Twoja idea, o której mówiłeś wcześniej. Nastąpiło. Jest B5. Trzeba F5 policzyć jeszcze. Ale to chyba nie będzie groźne, bo tam wszystko się broni, u czarnych gońce strzelają przeraźliwie na białego króla. Tak, tutaj teraz skoczek jest broniony przez tego pionka, to jest dosyć istotne, że można sobie pozwolić potem na odbicie gońcem na polu F5. Także to jest szansa na pewno, nie można jej zmarnować. Chyba problemy. Kłopoty Neumana, cytując klasykę. Jak tutaj, jak reagować? Czy może wziąć pionka? Wieża bije D6 i na przykład na posunięcie B4 wieża bije E6. Wieża D6, skoczek D6, Janku. Oczywiście. To jest bardzo ważna rzecz, żeby widzieć wszystkie figury przeciwnika w szachach. Nie bądźcie jak ja. Ale teraz wracając do partii, otworzyła się linia B i pionek na B2 jest pod ogromnym naciskiem. No i właśnie, tutaj trzeba było bronić się skoczkiem przed matem na B2. E bije F5, G bije F5, wymiana na F3. Goniec D5 w ogóle. Czemu nie goniec B2? Cały czas wisi. Goniec B2 i będzie mat. Będzie mat prawdopodobnie i zwycięstwo Dominika. W bardzo ładnym stylu, w miniaturce, 25 posunięć. To jest szansa na comeback. No i mamy następną partię. I co my tu mamy? To jak ten debiut się nazywa? Jakiś taki dziwny London. Specjaliści debiutowi na czacie prosimy o wyjaśnienie, jak to się nazywa. W każdym razie tutaj białe zagrały pionkiem D4, potem skoczkiem na C3 i od razu goniec F4. I jest to dosyć niestandardowe, bo skoczek teraz blokuje pionka C2, ale za to szybka gra G4, H4, F3, E4. Różne takie tego typu możliwości wchodzą w grę. Natomiast Janek od razu zdecydował się na posunięcie. Podejrzane trochę. Też mi się też wydaje. Bo jakiś C5 zaraz może pójść skoczek. C6 czarne bardzo szybko uderzają w centrum. Tak, i to G4 może się okazać słabością. D bije C5, okej. Okay. To zapewne była jakaś idea. Teraz można rozważyć, goniec bije C3 i po wymianie grać na te pionki striplowane. Chociaż nie ma takiego słowa w języku polskim najprawdopodobniej. Ale strojone. Aczkolwiek nastąpił skoczek D7, jednak to raczej też się wydaje troszeczkę lepsze. Można skoczkiem odbić na C5. Tutaj wydaje mi się, że czarne po prostu stają już bardzo dobrze. Tak, myślę nawet, że troszeczkę lepiej. Hetman A5 i już presja na skoczka na C3, bardzo duża. Trudno się w ogóle jakoś obronić. Teraz hetman D2, wydaje mi się, że traci figurę po E5. Goniec G3, D4. I tutaj wykorzystując to związanie. Nastąpiło skoczek E2. Problem. I czy teraz mogę zagrać E5 i D4? E5, D4 to jeszcze chyba posunięcie A3 mogę wykonać. Niestety. I A bije B4 z atakiem na hetmana. Dlatego właśnie nastąpiło jednak E5 mimo wszystko. Także
może jest taki bardzo fajny motyw tutaj. Po odejściu gońcem jest D4. Jeśli zbije do spodu, to na C3 właśnie. I potem na D4 też wisi. Możesz to pokazać? Tak, zobaczmy. I tutaj podwójne uderzenie na króla i na skoczka. I z figurą więcej zostałyby czarne. Także dzieje się sporo. Nastąpił goniec G3, hetman bije C5, też po prostu odbił pionka Janek. Teraz grozi, hetman bije E3. Nadal kłopoty, mimo wszystko. Być może jednak gońcem na G5 można było lepiej zagrać. Aczkolwiek to no, wszystko ma swoje konsekwencje, tak jak w życiu no, szachy są tym, jak to się mówi, naśladowcą życia, nie? Imitacją? Imitacją na przykład, o, bardzo, bardzo mądre słowo. Tak. Albo... No, tam językoznawcy się wypowiedzą. W każdym razie grozi D4, grozi hetman bije E3. Czy jest jak się bronić? Czy tu już białe po prostu nie stoją fatalnie? Dobre pytanie. Goniec F2 tak się narzuca, ale to goniec, E4 może. Goniec F2, sprawdźmy, D4, tak? E4. A E4 i teraz ta figura będzie pod ogromnym naciskiem. Goniec na D3 teraz jest troszeczkę w pułapce. W klatce można by rzec. Nastąpił G5, kontruderzenie. Tutaj nic lepszego zapewne znaleźć nie mógł, ale to jest droga do sukcesu. Aktywna obrona, żeby sprawić przeciwnikowi problemy. Ale co po skoczek H5? Dobre pytanie. Goniec już tego E4 nie ma, najprawdopodobniej. Tak, bo po E4 teraz będzie można spokojnie odbić i skoczek na H5 jest bardzo odrzucony z gry. Nie bierze udziału czynnego w akcji, aczkolwiek pozycja nadal jest kompletnie szalona. Nie będzie wiadomo, co się tam będzie działo. Goniec bije C3. Tak? A teraz wymusza BC. Tak, bo bicie skoczkiem to hetman bije E3. I tutaj nie widzę, jak można... Chyba, że mogę iść na taką końcówkę. I potem idea, że skoczek bije D5, ale to jest wszystko bardzo zawiło, bo jak odejdzie skoczek, to oczywiście skoczek bije D5. Jak nastąpi na przykład D4, G bije F6, D bije C3, F bije G7. Nie, tu jednak biały dobry, chyba. Nastąpiło bicie skoczkiem. O to chodzi. Tu jest zadymka. Ale tu mamy sugestię, że po hetman E2, hetman bije G5 można zagrać. I chyba kłopoty. Mimo wszystko. F4? Hetman G4, F bije E5, bicie i chyba biały nadal dobry. No właśnie. Bo odejście skoczka, skoczek bije D5, skoczek bije C7. Tutaj dużo, naprawdę dużo emocji. FM to jest tytuł Międzynarodowej Federacji Szachowej, Mistrz Schwede. To się nazywa. Jest to trzeci najwyższy tytuł w szachach. Po arcymistrzu i mistrzu międzynarodowym. Nastąpiło hetman bije E3, hetman E2, automatyczna replika, hetman G5. No i czy zobaczymy to F4? Chyba nie widzę innego wyjścia. F4, mamy na szachownicy. Pomimo dwóch pionków straty, tutaj ogromna rekompensata u Dominika. F bije E5. Teraz co, hetman bije E2? Hetman E2, goniec E2? Tak mi się wydaje. Mógłbyś powtórzyć? Pozycja dość nieprzyjemna do gry czarnymi, bo Tak, skoczek bije D5, skoczek C7. To jest to, co analizowaliśmy. Mhm. Aczkolwiek tu jeszcze trzeba być trochę ostrożnym, bo skoczek bije D5, skoczek bije G3, H bije G3 i czy tutaj na przykład po roszadzie czarne nie mają dostatecznej gry jakiejś? Skoczek bije E5 i potem szybkie wystawienie figur. Bicie na E4 i długa roszada, jednak na rekompensatę Dominik będzie się decydował w tej pozycji. Krótka roszada ze strony Janka, no i teraz jak grać? Czy może się ustawić szybko po linii D? Gońca wystawić na C4? Trudno powiedzieć naprawdę. Co tu się dzieje? E6 w ogóle, co to za posunięcie? Ofiara pionka. Otwiera figury. Otwiera figury, ale czy to przechodzi? Czy to nie jest w ogóle... o co chodzi? F bije E6 i jaka jest idea dalej? No troszeczkę nie widzę. Goniec C4, skoczek F6, tutaj wszystko się broni. Aczkolwiek no, figury czarnych jeszcze są dosyć pasywne, także tutaj na pewno rekompensata dość spora istnieje. I zresztą tak nastąpiło. Faza partii już końcowa, także przyspieszanie. Przyspieszy partia dosyć mocno. 13 sekund u Dominika, a 35 u Janka. A5 grozi A4 ze złapaniem gońca. A4 zapewne nastąpi mimo wszystko, żeby odrzucić jeszcze tego gońca dalej i zafiksować skrzydło. Może oddać piona, zagrać skoczek D5. Skoczek D5, bardzo dobry ruch. I
jak tutaj teraz kontynuować walkę? Wieża E1 kontra na pionka na E4. Jeżeli Dominik zbije na E4, zbije na D5, to pozycja będzie troszeczkę lepsza u niego, bo odbije materiał, a pozostanie aktywność w jego pozycji. Janek tylko 18 sekund. Czasu coraz mniej, a problemy nie stają się mniejsze. Goniec D7. Co po wieża B4? Wieża E8, okej. Okay. Pasywnie, to mi się nie podoba. Goniec E5 tutaj grozi wejście na G7. Już jest groźba, wieża G1 zapewne automatycznie. G6, H4, H5. Niemalże od ręki można takie posunięcie wykonać. C4 najpierw, skoczek E3. Wymiana ciosów, ale na czyją to jest korzyść? Wieża G5. Wieża musiała taki zygzakowaty manewr wykonać. Teraz goniec C2 grozi, goniec bije F5. Goniec F6 łapie jakość cały czas. Niesamowite. Tutaj z przewagą materialną wyjdzie Dominik, ale aktywność zyskuje Janek. B3, obrona pionka. A4. Co tu się dzieje? Rozbicie. Czy tu gorzej? Nie byłbym taki pewien. Nie. Też wydaje mi się, że tutaj Janek przejął inicjatywę. Teraz trzeba obronić się po trójce. Wieża G3, dokładnie. F4, F3 być może. Wieżą na E3 bym zagrał, żeby tutaj to F4, do tego F4 nie dopuścić. Ale tutaj już jest ogromny niedoczas, chociaż zawodnicy troszeczkę czasu sobie nabili, także to wszystko jeszcze pod kontrolą. Wieża D4, czy to jest podstawka pionka? To jest chyba podstawka pionka. Nie, goniec E6 teraz. Ojeny, co za motyw. I złapanie jakości. I z pionkiem więcej zostanie Janek i to będzie, wydaje mi się, że wygrana pozycja. Tutaj dwa połączone wolne pionki na skrzydle. Raczej bez problemu tutaj powinien to zrealizować, szczególnie z wieżą z tyłu. Jak wiadomo, wieża z tyłu lepiej wspiera piona niż wieża przed pionem. Zgadza no się. I tutaj chyba można oczekiwać, że niedługo biały się podda. Tak, także tutaj bardzo dynamiczna partia. Myślę, że mogło to równie dobrze być 2-2, chociaż jeszcze tutaj nie przekreślajmy szans. Parę posunięć na pewno należy wykonać. To nie jest... It's not over till it's over, ale to jest chyba jednak koniec. Czy aby na pewno? Tak, tutaj nigdy ruchu... Teraz G2 po prostu, tak. Jeszcze i G1. Także zwycięstwo ze strony Janka i to będzie 3-1. Tak, tu jeszcze jakiś ruch został wykonany, ale 3-1 jednak po części pierwszej. Teraz się u zawodników wyciszę. 3-minutowa przerwa, panowie. I... Okay. Także zapraszamy w tym momencie na krótką przerwę. Jeszcze zaktualizuję oczywiście wynik. Wtedy będę mógł troszeczkę więcej powiedzieć o sponsorze naszego turnieju, czyli firma Wabun ufundowała nagrody dla 3 najlepszych zawodników. Zatem krótka przerwa na reklamę. Zatem to była krótka reklama, witamy po przerwie. I jeszcze troszeczkę może informacji o całym naszym cyklu. Będziemy rozgrywać jeden mecz codziennie do końca tego tygodnia. Także upewnijcie się, że będziecie na bieżąco z tymi informacjami. Zostawcie followa na Twitchu oraz lajka pod naszą stroną na Facebooku, komenda wykrzyknik Facebook. Jutro mecz o 20:00 następny będzie grał Piotr Piesik z Ignatem Bogdanowem. W czwartek wyjątkowo mecz odbędzie się o godzinie 21:30 ze względu na mecz w Speed Chess Championship
naszego najlepszego szachisty, czyli Janka Dudy. W piątek i sobotę mecz o 20, a w niedzielę o 17 mecz o trzecie miejsce, o 20 finał. Oczywiście w niedzielę nasze urodziny, także 12 godzin streamowania, zostańcie z nami. Dobrze, także myślę, że już możemy powoli wracać. Tutaj się jeszcze u zawodników mutuje. Czy panowie jesteście gotowi? Dobrze, no to zaczynamy część 2 plus 1. 4 partie teraz. Ja się wyciszam u zawodników. Tak, teraz będzie bardzo szybko tempo. 2 minuty plus 1 sekunda. No już ruszyli, rozpoczęli. Znowu D4, D6, C4, E5 tym razem ze strony Janka i Dominika. Ta końcówka jest bardzo przyjemna do gry czarnymi. Mają prosty plan. Król C7, goniec E6, skoczek D7, wystawić wszystkie figury. A białe troszeczkę tutaj nie mają takiej klarownej gry. Pozycja może obiektywnie być równa, ale nie ma. Nie widzę przełomu tak naprawdę. Nie wiem, jak tutaj grać nigdy białymi, także. Wydaje mi się, że to jest znowu kolejna dobra szansa, żeby przechwycić inicjatywę ze strony Dominika. Skoczek H2 teraz. Być może i tutaj skoczek G3, ale nadal bardzo łatwo wykonywać posunięcia. Szanowni, teraz automatyczne posunięcie A5, żeby nie dać B4, tak mi się wydaje, najbardziej typowe. No i następuje A5. Skoczek G3, można zagrać G6, solidne, żeby tutaj się nie martwić w razie czego o posunięcie skoczek F5. Albo skoczek D6, też nie wpuszcza na pole na F5. Albo grozi zbicie na C4, tak, wymusza B3. Nie wiem, czy to jest tak bardzo korzystne, no ale jest to jakieś tam z pewnością. Może białe nie do końca chciały to posunięcie wykonać. Teraz F3, zwróćcie uwagę, te gońce. Ojojoj, tu teraz straszne dziury się porobiły u Janka, także tu mi się wydaje, że Dominik ogromna szansa na zwycięstwo. Nie jest tak różowo, nie jest tak kolorowo. Może faktycznie to nie jest takie wszystko jasne i przejrzyste. A, Kosmy nie słychać oczywiście. Nie wyciszyłem. No, wyciszyłem Kosmę na przerwę, a nie dałem na. Nie odmutowałem, także przepraszam serdecznie. W każdym razie wracając do rzeczy. Skoczek F7 teraz. Z jakim celem? Skoczek G5? Pewnie chce, może goniec C5 chce wymienić gońce i potem na D4. H4 grozi było. H5 ze zdobyciem figury, trzeba być ostrożnym. Skoczek D4. Czy to jest jakaś bardzo sprytna taktyka? Bicie na D4, a D4, H5? H5 debije C3. HG. Zobaczmy, zresztą to nastąpiło, także raczej tu wyjścia innego nie ma, ale nadal czarne zostaną z bardzo dobrym gońcem czarnopolowym, a białe ze słabym białopolowym, także wydaje mi się, że... No i ten skoczek na G3 taki marny, nie ma pola. Tak, dobrego. Ograniczony jest bardzo skutecznie przez pionka na G6, także ogromne problemy też mi się wydaje w tej końcówce długofalowo u Janka. Niewiele się zmieniło. Wieża H8, następuje odbicie na H8, wieża H1, próba uproszczenia sytuacji. Im mniej figur na szachownicy, tym pewnie będzie łatwiej jej się bronić. Wymiana, goniec B4 można wykonać właśnie i utrzymać tego pionka. Na jak długo? Trudno powiedzieć, bo skoczek D1, skoczek bije C3. Szybko następuje. Nawet jak białe zbiją na C3, to pewnie mogą odbić na C3 i tam tym skoczkiem skoczek będzie zdecydowanie lepszy. Tak, i zobaczcie ten goniec. 6 pionków na białych polach, a goniec tuż za nimi. To nie może się dobrze skończyć. Chociaż teraz szybkie B4 wchodzi w grę. B4, C5 może, żeby się tutaj to wszystko uaktywniło. Ten goniec może dostanie trochę przestrzeni. Być może. Teraz nastąpiło skoczek D7. Grozi przejście króla, także trzeba wykonać ruch król D4, ale to się spotka z reakcją C5. Zapewne. No i nieprosto. Albo B6, C5. Jeszcze lepsze. Król D4, B6, idea C5, wygonić króla, przejść na E5, na F4. Goniec jest bardzo pasywną figurą, jest zmuszony do obrony własnych pionków, także to jest
kluczowa rzecz tego typu punktów. E5 i... Ojoj. W ten sposób. Okay. To wydaje się bardzo. Nie do końca jestem przekonany. E5 w ogóle, ofiara pionka, żeby otworzyć gdzieś tę pozycję, ale nie jestem przekonany. Skoczek tutaj wszystkich pól dobrze trzyma, więc może jakiś szybki manewr króla wchodzi w grę. Nawet jak białe odbiją pionka na G6, no to na C4 cały czas będzie podbiciem. B6 blokuje tego króla. To mi się nie do końca podoba. Chyba że teraz król C5 grozi zbicie. Trzeba się obronić, czy królem, czy gońcem. Jednak nie broni się. Czekaj, król C4, król E4 i jakiś goniec F5 na przykład grozi. Tak, takie typu motywy wchodzą. To już ma pewne tendencje remisowe, ta pozycja. Może skoczek F6 trzeba teraz zagrać, żeby przypadkiem tego tutaj czarnymi nie zepsuć jakoś bardzo. Tak, skoczek F6 być może trzeba będzie już zaraz podpisywać remis. Ale no tego byśmy na pewno nie chcieli, bo to była szansa na kolejny comeback. Ale król C4, król E4, B5 tutaj od razu ruszył pionkiem. Czy skoczek C5, czy gdzie tym skoczkiem? Skoczek C5, król E5, B4, goniec G6, B3. To będzie ofiara gońca za pionka i król tutaj przejdzie na skrzydło. F4, GBF, B3, tutaj goniec trzyma przekątną. Właściwie Czy tu nie ma wygranej? Czy tu będzie remis? G6, skoczek C6, G7, skoczek bije, G8, B1 i się wszystko powymienia. A jeszcze goniec E6. Czy on tu jeszcze ma szansę na zwycięstwo, Janek, w ogóle? Sprytnie tutaj gra bardzo. Bardzo sprytnie. Skoczek E2 być może trzeba będzie. Oj, tu ogromne kłopoty. E3, skoczek G3. Skoczek C1, bardzo sprytne posunięcie. Bardzo sprytne. Ale ojoj, ale go złapał. I teraz, 4-1, to tej partii nie powinien Dominik przegrać, ale szachy są bardzo, bardzo przewrotne. No i co można poradzić? 4-1, sytuacja robi się dosyć podbramkowa w kontekście całego meczu. I F4 poszło, tak? Tak, F4, debiut Berda tak zwany, ulubiony ulubiony naszego ojca założyciela, Piotra Nguyena. Skoczek C6, C3. Moim zdaniem ten debiut, tak jak sporo wariantów, powinien dostać nazwę od kilku nazwisk, czyli na przykład debiut Berda Nguyena. To brzmi dumnie. W każdym razie, o co chodzi w tym debiucie? Białe chwilowo odpuszczałem kontrolę centrum, żeby właśnie przeprowadzić uderzenie E4, być może E5 albo F5 w następnej kolejności. Natomiast czarne próbują wykorzystać to, że mają przewagę w centrum, potem uderzyć na przykład ruchem E5. Także D4 nastąpiło. Czy C bije D4, czy na razie to zostawiam? Czy może C4, czy może E5? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. C4 i chyba taka dość przyjemna wersja królewsko-indyjskiej i takiego Benoniego. Też mi się tak wydaje. I chyba E5 nie powinno się dopuszczać do E5, bo teraz zwróćcie uwagę, jak dużo przestrzeni zyskują białe lekkie figury. Aczkolwiek skoczek... Ale chyba białe coś pokraciły, bo koń B4 wchodzi. I koń C2, koń E3 grozi. Koń D3 też. I czy jest tutaj jak się w ogóle obronić? Chyba nie. Trzeba będzie wpuścić tego skoczka. Koń C2, koń E3 następuje błyskawicznie, no i oddanie tego Białopolaka to nie jest coś, o czym na pewno Dominik marzył, ale są pewne szanse, mimo wszystko. Wieża E1 trzeba wykonać, skoczek G2, król G2, oczywiście, a jednak bicie hetmanem, żeby tutaj presję utrzymać. A5, nie wiem, czy nie można A4 wykonać i zablokować. Skoczek C7, skoczek A6 i kolejnym skoczkiem na B4. A, i tutaj cały czas te problemy. Jednak skoczek E4 nastąpiło. Teraz być... Nie ma H3, ale może skoczek F2. Nie wiem. Nie wiem, jak tu grać. Ogromne tarapaty, tak mi się wydaje. Myślałem, żeby tutaj B5 zagrać w ogóle. Żeby tutaj rozbić tak to skrzydło. Ale teraz goniec się usadowił na długiej przekątnej. W połączeniu z hetmanem na B7 to będzie zabójcze połączenie. W połączeniu z połączeniem troszeczkę... Nie tautologia, ale no, wiecie, o co chodzi. Takim mówić nie można. Nastąpiło F5, uderzenie w centrum. Ze względu na to, że białe wykonały dużo posunięć pionkami do przodu, to teraz zostawiły za sobą dużo słabych pól, także będzie można właśnie otwarciem pozycji wymusić kolejne osłabienia. Także bardzo dobra decyzja. Bicie hetmanem zapewne, albo wieżą, albo pionkiem.
Pionkiem raczej nie. Tak, Hetman F5 wydaje się optymalne. Oczywiście, ale bicie pionkiem też ma swoje atuty. Zwróćmy uwagę, że tutaj wtedy nie ma tej blokady na przekonnej. No tak, to też prawda. Chociaż wydaje mi się, że jak odbiję Hetmanem... O. Bo jakbym odbił figurą, to potem na F4 mogłoby być słabość. Na przykład koń C7, koń E6 jakoś to wykorzystać. Tak, i tutaj na tego pionka zagrać. Nastąpiło bicie król H8, król F2, wieża i z ideą zapewne wieża G1 szybkiej kontry po linii G. No tutaj coś musi szarpnąć Dominik. Tu już są pewne szanse, tak mi się wydaje. Chociaż hetman B7 tutaj cały czas nacisk na tego skoczka. Czy jest jak się tutaj rozplątać? Hetman H3 skoczy G5, taki plan widzę. Tak zresztą nastąpiło. Być no może... i chyba biały się trochę rozplątał, bo ta diagonala H1 na 8 już wcale nie wydaje się aż tak ważna. Tak, no i wymiana hetmanów to na pewno nie jest coś, co czarne chciały. Także Dominik znowu z troszeczkę lepszą końcówką, tylko teraz musi na spokojnie to wszystko rozegrać. Nie jest to proste na pewno. Teraz skoczek F6, oczywiście. Nie można wrócić skoczkiem, bo jest wieża G8 z matem. Goniec E7, nawet bym oddał tego pionka mimo wszystko. Tak mi się wydaje. Chyba i tak nie mam wyjścia. Goniec E1. Goniec przerzuca się na pole H4. Teraz zapewne skoczek E8 i z ideą skoczek F6 będzie lepsze. No i tak następuje. Goniec H4, skoczek F6. Teraz bicie na F6 w ogóle. Okej. Okay. Troszeczkę się tego nie spodziewałem. A3, B4. Wieża G3 właśnie to jest dobry ruch. Być może wieża G3. Jednak nie. Troszeczkę panowie mają inny pogląd na szachy niż ja. To jest oczywiście dopuszczalne. No i wieżówka tu broni na D3. Czy to będzie remis? Nie. Bije na H2, bije na C5. Jest to wszystko bardzo zagmatwane. Na pewno może powtórzyć pozycję i zrobić remis Janek tutaj. I to byłoby dosyć roztropne posunięcie. Bo to już by go wprowadziło na 4,5 punktu. Jednak grało wszystko. Wieża bije H2. Wieża C5. Grozi bicie na F4. A czy tutaj pionek C nie będzie zbyt szybki? Właśnie. Czy pionek C nie ucieka? To jest świetne pytanie. Król G7, C6, wieża C7, wieża C8 wraca chyba. Rychło w czas, ale to wymusza dużo osłabień. Bardzo pasywna wieża. Wieża C8, wieża C6. Teraz można szybko króla podciągnąć. Ale to chyba jest kontra wystarczająca do remisu mimo wszystko. Wieża C5 i bicie na F5. Czy aby na pewno? Raczej tak, mimo wszystko obstaję przy tym remisie. No i wieża G5 i po króle F4 będzie remis najprawdopodobniej. Chyba, że tutaj jakaś kontra na jednego z tych dwóch pionków, ale po wieża E7 nie ma o czym mówić. Janek zaproponował remis, no i mamy remis na szachownicy. 4,5 do 1,5. Kolejna ciekawa partia, na pewno mogło się potoczyć też inaczej. No i lecimy z rundą kolejną. Mamy obronę holenderską, czyli odwrócony Bert, tak jakby, albo na odwrót. Czy będzie Leningrad tutaj typowy? No i jest, mamy hetman E8, znowu ta sama idea, tylko teraz różnica jest taka, że Janek ma tempo więcej, ale B6, G5 tutaj, H6, G5 oczywiście, szybka typowa kontra, holenderska tak zwana. F4, hetman H5, różne takie motywy wchodzą w grę. Skoczek D4 teraz, z ideą, żeby gdzieś tam skoczka na E6 wyładować zapewne. Już tutaj zawsze w tych pozycjach, jak biały wejdzie skoczek E6, czarne wybiją, zagrają C6 i to się tam trzyma raczej. Potem koń C7 albo koń C5 i ten pionek jest raczej słabością. I będzie można go zbić w dwa ruchy tak naprawdę. Potem uprościć grę i zrobić robotę. To znaczy wygrać partię oczywiście, nie na myśli. Hetman C2, grozi bicie na F4, trzeba coś z tym zrobić. A to może koń G4, H3, skoczek E5 na przykład? F4 w ogóle, nie przejmuje się tam, jedzie dalej na niego tymi pionkami. To jest gra o wszystko. Bardzo bojowe nastawienie. Skoczek E4 teraz. Czy ma jakiś hetman G6 wchodzi w grę? Nie do końca, bo skoczek bije F6. E4 na przykład też. Bo tu te białe pola wcale nie muszą mieć takiego dużego znaczenia, jeżeli w ogóle jakiegoś mają. Problem z hetmanem może być, tak mi się wydaje, w tej pozycji. Chociaż teraz goniec bije B2, dama B2, na przykład wieża F6. Być może, goniec wieża bije E6, przy okazji, nie wiem, G4, F3. Koń C5 bardzo nieprzyjemny.
Tak, tak. No i także tu mimo wszystko wydaje się, że pewną kontrę Dominik złapał. Chyba, że tutaj poskoczek E4 jakiś go nie zbije. G7 wtrącenie, żeby nabicie królem odbić czymś tam, ale w sumie nie wiem. Nastąpiło skoczek C5 od razu. Ciekawa decyzja. Pozwala na zdublowanie swoich pionków, ale w zamian za to tutaj cały czas trzyma sporą presję. Goniec bije F6. Rozumiem tę decyzję, ale nie jestem do końca pewien, czy to wszystko tak dobrze działa. Może działa. Goniec F6, goniec E4. To nie? Czemu nie? No teraz goniec D4 i tu problemy z królem się robią. F bije G3, wszystko się otwiera. Hetman E4. Na razie. Po F bije G3, H bije G3 zawsze tutaj będzie E3 możliwe, także tu no, nie można się aż tak pospieszyć z tą decyzją, o której mówiłem. Przy okazji E3 chyba jest groźbą, a może nie jest groźbą. A co grasz po E3? Nie wiem. Nie wiem jeszcze. To chyba jest. No i chyba no i nastąpiło, także... Także co tutaj się wyrabia? E3? Czy można wykonać ruch F3, czy trzeba wykonać FE? Goniec C3 na razie na spokojnie. Ten goniec zawsze gdzieś tam jakąś drogę ucieczki sobie znajdzie. Aczkolwiek teraz linia D dla białej wieży się dość mocno otworzyła. A jak się okazało, to właśnie ta wymiana goniec bije F6 mogła być na korzyść białych, bo tutaj w tej pozycji z różnobarwnymi gońcami wcale nie muszę, ten goniec białych nie musi być słabszy od... Tak, ale zupełnie nie rozumiem tej decyzji Janka. Być może on chce wygrać pionka, ale tutaj goniec wrócił sobie na D4. A B4, ale to zawsze odbije gońcem. O co chodzi? Odbijam gońcem, co się dzieje? Jaki jest dalej plan Janka? Zupełnie nie widzę. A tutaj z polem F2 będą gigantyczne problemy po prostu. F bije G3, wieża bije F2 i król będzie naprawdę w tak może zwanej... G4, patrz, G4, dama G4, wieża G3. Ojojoj, ale motyw, korzystając z dwóch związań, wygranie hetmana. Piękny motyw, ale nie wiem, czy do końca przechodził. Jednak troszeczkę troszeczkę inny plan się zdecydował Janek. Po F bije G3, pewnie F bije G3, żeby tutaj się obronić. Na razie król H8. 20 sekund u Dominika, 30 u Janka, także sytuacja na pewno przyspiesza. Komu łatwiej tutaj podstawić coś? Chyba białym, wiesz? Też mi się tak wydaje. Tutaj B6 nieobowiązkowa, a może obowiązkowe oddanie na C6, a chociaż trudno powiedzieć. Teraz wieża D3, tutaj jakieś takie dziwne ruchy będą wykonywane przez obydwu graczy na razie. Jak czas się skraca, to teraz FG, grozi FG. Być może trzeba prędzej czy później to G4 wykonać, ale to jest bardzo brzydki ruch ograniczający gońca i osłabiający pozycję króla. Wieża E2, FG! FG i co? A na F3 nie wisi. Czy ja źle policzyłem? Dobrze policzyłem. Nie można wisić na F3. Okej. Okay. 9 sekund. Coraz czasu tego jest, u Dominika jest coraz mniej. Teraz może jakaś gra po linii G. H5, H4. H4 nie grozi, bo tu jest wszystko kryte. Wieża bije G3. Białe tutaj się przerzucają jakoś powoli. Wieża F5, wieża bije G3. Wieża... Byłoby nieprzyjemne. Gońca na D6 bym przestawił. Teraz goniec D6. Z drugiej strony trzeba gońca tutaj grać. No i właśnie, to też następuje. Wieża F7, bicie na G3. Czy to działa? Dama D4 jak? Może? Dama D4. Dama E4. Dama H6. Tu teraz czarne figury będą powiązane. Król, tu jest mat jakiś? Co tu się dzieje? Ojoj. Hetman G6, goniec F5, bicie. Właśnie. Tu problemy. H4, wymiana. A i wymiana wież, HG, FG, bicie. Co to jest za pozycja? Pionek za jakość, ale tutaj ten wolny pionek G tutaj może bardzo mocno namieszać w tej pozycji. I tutaj to chyba na korzyść białych dosyć zdecydowanie, aczkolwiek jeżeli Dominikowi by się udało utrzymać remis, to jeszcze to go nie wyklucza z walki o dogrywkę w tym wypadku. Chyba tutaj zbije któregoś z pionów na C6, potem na C5 będzie wisiało, na tak, B6. Ale teraz trzeba oddać się za pionka. Pionka B6 oddać jakość. Czy tylko pytanie, czy zdąży z tym wszystkim? Chyba zdąży, chyba koniec. Wieża bije B6, tak, tutaj już nie ma o czym mówić. Kompletnie wygrana pozycja. Także Janek w dość dominującym stylu wygrywa mecz, aczkolwiek Dominik miał dużo swoich szans. To nie można powiedzieć, że nie. Na pewno parę partii wypuścił tak naprawdę przez własne jakieś tam głupie błędy.
Oczywiście gramy wszystkie pełne 10 partii, natomiast wynik meczu jest już, znaczy kwestia półfinalisty jest już rozstrzygnięta, do półfinału awansuje Jan Klimkowski. A tymczasem cieszmy się po prostu szachami przez ostatnie 4 partie. Znowu Bert, co my tu mamy? Jakieś ciekawe ustawienie od strony czarnych. H5, żeby nie dać G4 szybko, ale czy jakaś kontra przez E4 nie wchodzi w grę od razu? A może teraz skoczek C6, żeby na E4 mieć koń D4 i odbić tam figurą? Być może, być może. Tutaj na razie panowie nie podejmują żadnych konkretnych działań albo jakichś takich agresywnych przeciwko sobie, tylko na razie spokojnie wystawiamy figury i potem zobaczymy, co będzie. W sumie podstawowa zasada w szachach, żeby rozwinąć wszystkie figury do akcji, no bo bez figur to partii się nie wygra, na przykład samym hetmanem biegając. Patrz teraz na czas znowu, już pół minuty więcej i ta przewaga chyba się będzie powiększać. Tutaj biały gra dość wolno w tym meczu. Tak, tutaj Dominik zdecydowanie ten czas, myślę, że to jest klucz w tym wypadku do jego porażki, ale bardzo ciekawe szachy zaprezentował, no i kilka partii powinno się obrócić na jego korzyść. To myślę, że też kwestia szczęścia, no bo nie można inaczej tego nazwać, tych końcowych faz partii w internecie na sekundach, jak tylko loterium. Prędzej czy później. Teraz Janek, bardzo ciekawe ustawienie. A5 goniec A6, żeby gdzieś tutaj może skoczyć C4 wykonać. Jak tutaj tak naprawdę grać białymi? Tutaj już spore problemy. Być może długa goniec A6, dama E1. Aczkolwiek, coś się dzieje? No nie wiem, po prostu czarne wydają mi się, że stoją świetnie. No tak, ale ten goniec na A6 tak niby... A właśnie, B5. Może B5, może. B4, C4, gdzieś tam lecieć do przodu. Nastąpiło natomiast goniec E5, goniec A6, hetman D1. Tu zepchnięty trochę do parteru Dominik, także wydaje mi się, że też właśnie inaczej się gra. Ja, bo B3 grozi i stracisz figurę. Masz pełną słuszność, muszę ci powiedzieć. Faktycznie. Nie zauważyłem tego. Hetman właśnie D1. To jest koszt na F2 i na F3 i goniec na C1 dobrze bronią wszystkiego. Mhm. Nie jest łatwo wejść. Na pewno teraz Janek się troszeczkę dłużej zastanawia. A4, profilaktyczny ruch chciałem go wykonać, żeby po prostu nie dać B3, bo po B3 AB zawsze ruch skoczek A5 można wykonać, no i jest to wszystko w jak największym porządku. I koń B2, nie wiem. No może nie, jednak troszeczkę inaczej Janek się zdecydował grać. No i w końcu Dominik zrobił roszadę, więc wydaje mi się, że jeszcze takie 2-3 posunięcia i być może już zacznie przejmować inicjatywę. Wieża D1, B3. I tutaj czarny... teraz A3. Teraz A3. Korzystając koń B2. A, koń B2 i A wisi tutaj, a i skoczek, ale wieża E1 chyba mogę wykonać i nie ma ruchu skoczek D3, bo tutaj skoczek z F2 broni. Nastąpiło trochę inaczej, ale no to figury zyskały sporo życia. Skoczek E4, skoczek F6, skoczek D6. Dużo możliwości. No i wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny świetna okazja dla Dominika, żeby partię na swoją korzyść obrócić. Takich okazji było niemalże w każdej partii, tak mi się wydaje, poza może pierwszymi dwoma, gdzie tam Janek dość mocno narzucił tempo, to potem każda partia była w każdą stronę mogła się potoczyć. G4, co to jest za posunięcie? Ofiara pionka. Tutaj tą pozycję. Hetman E2, hetman G4 i mat, tak? Po linii H. A co po skoczek H6? Takim prymitywnym. Prymitywna obrona pionka. Nie wiem i się nie domyślam. Muszę się chwilę zastanowić. Może H3, może skoczek... Nie, skoczek F2 nie chcę. Jakie takie ruchy w stylu skoczek bije E5. Hop, dał figurę w ogóle, wow. Co tu się dzieje? Teraz goniec E4? Jeszcze nie. Tutaj po linii H będzie kontra. Trzeba szybko królem uciec z tej linii, albo ją jakoś zablokować. Czy skoczek H3, czy coś być może podobnego. No i właśnie, skoczek H3, profilaktyczny. Teraz goniec F4 przy okazji. Wymienić te najbardziej... najgroźniejsze figury. Musi tutaj. Bicie. Skoczek G3, król G2. A, król G2 ma niestety. Tak, król G2. Znaczy, król H2... Może król G2 F5? No.
Nie wiem, nastąpiła jednak wieża D8. 5 sekund tylko u Dominika. My tu gada, oni już na totalnym niedoczasie grają. Cały czas figura więcej. Wieża H4. Ajajaj, tutaj niestety. A wygrywa. Niestety problemy. No i znowu, no to jest kolejna już partia, gdzie tak naprawdę wszystko mogło się zdarzyć. A teraz Janek no, na sekundach, na taktyce wygrywa pozycję. 3 pionki więcej i zdobywa hetmana. Zatem to była ostatnia partia części 2 plus 1 i teraz jeszcze dwie partie 1 plus 1. Na, taka wisienka na torcie. Jeszcze tutaj zawodnikom powiem. Teraz, już gracie, dobra. Nie zauważyłem, że panowie się sami obsłużyli i już od razu rozpoczęli ostatnią część tego meczu. Fajny komentarz się pojawił na Twitchu, że król H8 zamiast król F8. Wyjątkowo jest chyba lepsze. No, bardzo rzadko się zdarza, żeby król H8 było lepsze od króla F8, ale może w tej sytuacji to miało sens. Natomiast w tej partii mamy ofiarę pionka ze strony Janka. A, kojarzę tą pozycję. Grałem to z Pawłem Teclafem kiedyś, z rok temu. Tak, teraz gonić G6 trzeba raczej wykonać, żeby... Hetman D7, nie podoba mi się ten ruch. Zazwyczaj białopolowego gońca nie chce się oddawać. Goniec G6, teraz konie 4? Nie, bicie konie 4, tak? G bije F5, żeby... Chociaż teraz nie. Masę pionową... Może H4? Jak? Może H4, H5? H4, H5, żeby tego gońca... A nie, bo F3 wchodzi po prostu od razu chyba. H4, E3. Być może. Dziękujemy Kasprze za rajda. Witamy serdecznie wszystkich widzów. Akurat mecz zbliża się... Ostatnie dwie partie zostały, ale mam nadzieję, że będzie się mimo wszystko dobrze bawić. B6. Czy taki ruch jak C5? No właśnie. I goniec B5. Z ideą związania... Odbić pionka za bardzo nie można, tutaj problemy po białych polach. A czy dama B7 było możliwe? Mamy to! Król F8. Odejście ze związania. Koniec B5, atak na hetmana. Hetman gdzieś musi odejść. Na G4 agresywnie tutaj wykorzystuje zdobytą przestrzeń. H3, hetman F4, skoczek E2. Być może trzeba zagrać skoczek E2, bo grozi E3 i tutaj pionek byłby przeciążony. No i Dominik z lepszą sytuacją czasową w końcu po tylu partiach meczu. C bije D6, goniec bije D6, skoczek E2 wymuszony, teraz hetman gdzieś odchodzi na G5. Ostatecznie F5. H4, H5, tutaj goniec odchodzi. Hetman C4, A6, atak na gońca. I czy tu się nie łapie figura? Nie, goniec C6 jeszcze można. Chyba trzeba tak. Ale to już wymienia się ten skoczek słaby, zbyła się. Tak, i za dobrego gońca białych. No i E3 wchodzi, krótka roszada i po linii G będą problemy. Już chyba wygrywa figurę, także będzie kolejne, będzie drugie zwycięstwo ze strony Dominika. Już tak na sam koniec najprawdopodobniej. A to ładna partia była. Bardzo dobrze wykorzystał wszelkie słabości, ale tu jeszcze trochę problemów. Mimo wszystko, po linii F na razie wszystko się broni, ale hetman E6 chyba może być nieprzyjemne. Hetman E6? I remis? No nie, tak blisko. Niesamowite. A jeszcze tu w ogóle goniec F7 wykonał, liczył być może na primowę. I tak ta partia była bez znaczenia w kontekście całego meczu, ale no... Znowu szkoda, bo to było tyci. Żeby tutaj Dominik znowu wygrał. Znowu jakaś anegdota na temat skoczka, znaczy na temat króla F8 na czacie. Tak, tutaj legendarny, już legendarne posunięcie króla F8. W każdym razie mamy teraz ostatnia partia tego meczu. No i zobaczmy tutaj, długa roszada, krótka roszada. Legendarne, prawda? Słucham? Wieża B1 kiedyś było legendarnym. Tak, kiedyś legendą było owiane ruch wieża B1, teraz król F8 ze zdecydowanie innych powodów. Natomiast wracając do partii, tutaj Dominik agresywnie już zdobył przestrzeń na skrzydle hetmańskim, atakuje króla. Jakieś B bije C5, wchodzi w grę od razu C3, D4, może C5 jakieś, coś w ten deseń. Goniec H6, wymiana tych gońców, na pewno na korzyść czarnych. Ale czy to jest na pewno odpowiednie, jeżeli chodzi o
tempo, jeżeli chodzi o czas. Hetman B6 grozi C4 z wzięciem figury, atak z odsłony. Król H1, C4. Można było koń... A, C4 może koń G4 jakieś będzie? Być może. Koń G4 mamy na szachownicy, piękny motyw. Przy okazji dziękujemy Szachusiowi za rajda. Szachuś też jest jednym z naszych partnerów. Koń BC4, skoczek F2. To nie działa. Król H2 można wykonać i na przykład remis. Albo można zagrać wieża BF2. Ja bym zbił na F2, potem na D6. No oczywiście, trzeba bić na F2. Można jeszcze powtórzyć tak w razie co. Ale bicie na F2, bicie na D6 i bicie na F7, hetman D6 i przy okazji widełki. Także no teraz albo nigdy. GBF F5, skoczek H6, figura więcej. To będzie raczej... To jest prosta wygrana. Skoczek BF5. No można też skoczek F7 oczywiście. Ale koń F5 wygrywa o pionka, z tego co dobrze widzę. Także skoczek... Wieża podbiciem, hetman D6 grozi. Goniec F4, jeszcze jakaś desperacja tutaj ze strony Janka. Ale być może przyniesie to pożądany skutek. Natomiast po król H2 chyba nie ma jak się bronić. Hetman F2, takie jakieś tanie sztuczki stosuje Janek, ale to w bulecie o to chodzi, w szachach super błyskawicznych, żeby takie minimalne, delikatne problemy nadal stwarzać. Figura. Ojej, co tu się stało? Figura była złapana. H4 tu już grozi jakiś mat, hetman C4 szach, ale ten król też bardzo słaby. Nie ma hetman B5, bo jest skoczek B6, obronne. Wymiana hetman F4, wymiana hetmanów, ile tu pionków? Na pewno Dominik ma ogromną przewagę czasową i pionek więcej, ale tutaj zdublowane pionki, także tak jakby ten pionek można by go liczyć tak za jeden albo za pół. Ale tutaj pionki bardzo zaawansowane, jednak odcinają dużo pól. Janek z szansą na mimo wszystko odbicie się w tej ostatniej partii. To dużo lepsze niż ta pozycja, która stała wcześniej na desce. No oczywiście, bez figury. Tak. Także... skoczek G5 grozi, skoczek bije F3 po prostu. Następuje ta wymiana i czy to zmierza do czegoś remisowego? Ja bym zbił i zagrał król B5, wydawało mi się, że tutaj to do remisu zmierza. F3 jeszcze było. Wiem, ale tak mi się wydawało, że jakieś tam szanse były. Natomiast dwa pionki więcej już u Dominika. No, teraz albo nigdy. Naprawdę. No w sumie to też jest kolejny truizm, bo nigdy, bo nie będzie następnej partii meczu. W każdym razie, pionek H po highwayu tak zwanym zmierza do pola przemiany. Jeszcze szach tutaj, odgonienie króla. Skoczek F6 to nie obowiązkowa ofiara albo podstawka. Raczej bym się skłaniał ku temu drugiemu. Przy okazji grozi król C2 i tutaj wszystkie pionki się wyeliminują. I chyba remis będzie. Chyba to zmierza do remisu, no niestety... Prawdziwa. Nie zobaczymy tej... Jeszcze skoczek C6 jest na końcu. Być może, ale tak, raczej się wydaje, że tutaj skoczek zdąży. Na przykład na B6. Nie. Albo król bije B4. Tak. Także to tu mamy remis. No i ostatecznie 8-2, ale oczywiście wynik meczowy to 5,5-1,5. Dobrze, także na pewno to był bardzo pasjonujący mecz. No i posłuchajmy, co zawodnicy mają do powiedzenia. Janku, gratulacje, awansowałeś do półfinału. Jak ci się grało przez ten cały mecz i co sprawiło, że udało ci się zwyciężyć dzisiaj? Na początku meczu przyznam się szczerze, że trochę się stresowałem. Ta pierwsza partia i ta druga przede wszystkim dały mi tak dużo pewności siebie. Co przyczyniło się, że wygrałem? Ciężko powiedzieć, no po prostu no udało mi się lepiej zagrać te partie, które były, no, i udało się je wygrywać, tak. Dobrze. Jeszcze pytanie do Dominika. Miałeś bardzo dużo szans w tym swoim meczu. Niestety bardzo mało wykorzystanych, ale co sprawiło, że troszeczkę jednak tego zabrakło? Czy to kwestia szczęścia, czy to kwestia czasu? Jak uważasz? Musisz włączyć mikrofon, bo nie słyszę. O, teraz słyszę. No, trochę kwestia szczęścia, ale też na pewno umiejętności, bo jednak ten ranking mój odpowiada raczej sile gry. Także no,
te dwie pierwsze partie pewnie też były kluczowe, bo potem trochę na siłę może próbowałem i przez to też może stąd też to się wzięło. Dobrze, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział. No i zadanie bardzo dobrego widowiska, pomimo że wynik wydaje się dosyć jednostronny, to partie takie nie były. No i to kwestia tych detali zadecydowała. Także z Jankiem widzimy się w półfinale, a Dominikowi dziękujemy za udział i w całym cyklu, no i w tym InfoShach Masters. Dziękuję panowie, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. No dobrze. Także mecz się zakończył. Zgadza się. Zatem przejdźmy do drabinki na szybko jeszcze. Zatem Dominik w górnej części, Janek w górnej części drabinki zmierzy się ze zwycięzcą czwartkowego spotkania pomiędzy Wiktorem Gazikiem a Kamilem Stachowiakiem. Myślę, że ta dyspozycja Janka w tych końcowych fazach partii to jest dobry prognostyk na następny mecz dla niego. No grał bardzo szybko przede wszystkim. To ważne. Tak, grał szybko i bardzo pewnie. Także jest szansa, że w następnym pojedynku, gdzie zmierzy się na pewno z mistrzem międzynarodowym, może sprawić niespodziankę, bo on będzie oczywiście niżej notowanym zawodnikiem pod względem rankingu FIDE. Natomiast jutro o godzinie 20 zapraszamy na pojedynek pomiędzy Piotrem Piesikiem a Ignatem Bogdanowem. Jest to, no myślę, że kolejny na pewno ciekawy pojedynek, w sumie jak wszystkie tutaj, no bo to jest ogólnie bardzo ciekawy turniej, jak zdążyliście z pewnością zauważyć. Jeszcze tylko przypomnę, że patronem medialnym na naszego InfoShach Masters jest portal esporter.pl, a sponsorem nagród dla pierwszych trzech zawodników jest firma Wabun. Także dziękujemy za wsparcie. Jeszcze tylko szybkie rzut oka na grafikę z patronami i partnerami naszej imprezy. No i myślę, że to będzie tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Niedługo puścimy rajda na jakiś inny kanał, ale jeszcze zostawimy Was z tak zwanymi napisami końcowymi. Także dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze i followy. Zachęcam do wsparcia naszego portalu, czy to poprzez po prostu obserwowanie naszej działalności, czy w formie materialnej, na przykład wykrzyknik zrzutka. Wywołałem na czacie. No i oczywiście dziękuję Kosmo za to, że zaszczyciłeś dzisiejsze studio swoją obecnością. Ja również dziękuję za zaproszenie i za miłą godzinę z hakiem. Tak. No i do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia widzowie. Jutro godzina 20. Oczywiście twitch.tv/infoshach. Bądźcie z nami.